Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny vlog. Mamy dzisiaj 22 sierpnia, wczoraj zaczęliśmy siewy, wszystko wyszło, że robimy bezorkowo. I dzisiaj kolejny dzień, jak widzicie, dopadało. Jest tej wilgoci naprawdę sporo. I siejemy, dzisiaj siejemy poletka. 10 odmian, każda odmiana w jednym powtórzeniu tylko. Bo taki mamy... O, a jakiś pan się patrzył. Bo takie mamy pole i tak nam tutaj to wychodzi. Niektóre odmiany będą w dwóch przejazdach, czyli na szerokości 6 metrów, długości około 200. Niektóre odmiany na czterech przejazdach. Zawsze kontrolą będzie piąty przejazd, czyli ścieżka. Tak, żeby tam ścieżka nam nie zaburzała tego plonu. Siejemy 10 odmian, wszystkie pionierowskie, tak jak wam wcześniej mówiłem. PX128, PT242, 284, 256, 264, 271. 275 i nowe odmiany 289, 291 i 297, które są jeszcze pod kodami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Siejemy to pole w inną stronę niż zawsze. No i zobaczymy. Jak widzicie, wilgoci jest sporo. Nawet po wale widać to, co siedzieliśmy dzisiaj rano i wczoraj w nocy. Nawet może lekko za mokro. Słoneczko świeci. A tu mam takiego dobrego sąsiada, zobaczcie, mam wjazd z jedynki. Wjazd jest dotąd. A słupek jest tutaj. I z kombajnem i z wózkiem się tutaj nie mieścisz. I będę upierdliwy i dzisiaj mu przewrócę znowu ten słupek, no ale... Przeciściłeś? Czyście. Tutaj ja przedmuchnę. Czekaj, podmuchniesz, a ja będę trzymał. No, jak widzicie, trochę to jest upierdliwe, bo musimy... przedmuchiwać, żeby jak najmniej tej ostatniej odmiany zostawało. No ale zdecydowaliśmy się na poletka, także musimy to... zrobić jak najdokładniej. PX128 sypiesz, PX-a, nie? PX128. Dobra. Czekaj. No dlaczego mi to wyjąłeś? Czekaj, bo jeszcze nie posprawdzałem masy 1507, czyli 2,5 kg na hektar w 50 sztukach. Tak mamy ustawiony siewnik. Dobra, tak siejemy. Pociągnij. Okulary nie musi zdjąć. To było niezamierzone. Dobra, syp, przekręcimy kółkiem. Będziemy może tak nieprofesjonalnie, ale zostawiać sobie tutaj. Tak, żeby za każdym razem nie podczepiać i odczepiać. Dobra. Co? No weź, bo znowu przerzucił kamień z tego. A widziałeś ten słup, jak to wkopał teraz? Dalej jeszcze? No, jeszcze większy. Ciekawe, czy go przewrócę wałem. Dobra, leci. To ja idę ten kamień robić, przyjadę? Tu robię 3 przejazdy, potem po 2 będę ci mówił i... Dobra, zresztą. Nie wiem, wyjdzie w praniu wszystko. Nie zamknięty ten. Jest plan deka, no ale to już nic nie poradzimy. Wrzucamy sobie 9 bieg. Opuszczamy znacznik. Włączamy wentylator. Wyłączamy światełka. Dobra. 7:37. Dzisiaj od 5 siałem. Skończyłem tam przy domu po faceli. I teraz działamy tutaj. Trochę widzę, mam brudną szybę. No ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. Dobra. Wałek włączamy. Przód włączamy. Na karteczkę spojrzymy. PX. Dwa przejazdy, ścieżka. Ścieżki będziemy robić na razie na pusto. Z tego względu, że byśmy musieli za każdym razem przysypywać tą odmianę porównawczą, tą kontrolę kontrolną,
A tutaj w takim wypadku na samym końcu, tam gdzie nie mieli zaznaczone ścieżki, tam po prostu wsypiemy jedną odmianę i przejedziemy wszystkie sobie ścieżki dookoła. No i taki mamy plan. Dobra. Jedziemy. Czekajcie, jeszcze mam sobie. Już zeruję 100 hektarów. Dobra. Ścieżki startujemy. Robimy trzeci przejazd. Ścieżki co 15 metrów. Tutaj siejemy bezorkowo, tak jak wszędzie w tym roku. Po fatali też miałem siać orkowo, no ale popadało. Pod spodem jest jeszcze sucho, na wierzchu już jest fajna, mokra gleba, której zrobiliśmy na głęboko. Najgłębiej jak tylko gruber mógł wejść. Chodził dość fajnie, dość ładnie, ta mokra ziemia jest na wierzchu. W wilgotną ziemię rzepak jest zasiany, także myślę, że spody powinny być fajne. Ten rzepak, który sialiśmy w sobotę, z którego będziecie mieli pierwszego bloka z siewu rzepaku. Dzisiaj mamy czwartek, wczoraj już były pierwsze schody. Myślę, że na sobotę już po tygodniu będzie można spojrzeć powoli w wrzątki. Siejemy w okolicach 50 sztuk na metrze. Ciężko tutaj przy tych odmianach testowych we wszystkich utrafić tak samo, bo się trochę różni masa tysiąca nasion, bo jest od 4,80 do 6,5 grama. Ale miejmy nadzieję, że wyjdzie to dość równo. Ustawiliśmy na około 2,5 kg. Niektórych odmian będzie trochę więcej, niektórych mniej. No ale w okolicach 50 sztuk na metrze. Szybkość 6 km na godzinę. Może trochę przyspieszymy zaraz. Tutaj mamy dość dobrze, chyba będziemy mogli wjeżdżać na tą łączkę moją z prawą nasiedną, która powoli po tej suszy zaczyna odbijać. Już mamy 22 sierpnia, około 15 września powinna być do koszenia. No zobaczymy, czy będzie co kosić. Bez orty i w orty wygląda prawie, że tak samo. Wymieszało się to naprawdę ładnie. Resztki były dobrze rozdrobnione, co ważne. I naprawdę wydaje mi się, że jest ok. Tutaj PX idzie od samego początku, akurat na największym piasku. No ale PX ogólnie, maksymusy są takimi odmianami, które nie robią aż tak dużo tej masy, także nie potrzebują aż tak dużo i wody, i składników, żeby ten plon na fajnym poziomie nam zrobić. No zobaczymy, jak te odmiany poradzą sobie w tych warunkach. Będą w różnych warunkach i różna odmiana na różne warunki trafi. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekajcie, zadzwonię do Łukasza, że jak będę nawracał, żeby podniósł kółko do góry. Pierwsza odmiana zasiana. O, przy okazji poczekajcie, zabierzemy kamyczek. Sobie na ramę i gdzieś go tam zostawimy z boku. O, chodzi o to, żeby zaznaczyć, nie wiem, czy tutaj widzicie. Mamy zaznaczoną ścieżkę i wtedy będziemy po tym przejeździe mogli sobie jechać. Nie będziemy myśleć, czy dosieliśmy, czy nie dosieliśmy, czy pojechaliśmy bardziej w prawo, w lewo. Będzie wszystko ok. O, tu akurat nasionko jedno pod wierzchiem. No bo gość sprawdzałem dzisiaj rano, wczoraj w nocy. Myślę, że jest ok, ale tutaj już jest inne pole, tam było po faceli. Ruszane teraz na świeżo. O,
nasionko jedno, nasionko drugie. Na głębokości tam około 2 cm, może nawet nie. Także głębokość jest, jest ok. Pole tak wygląda. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. W tą stronę ładniej widać. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę ładnie. Pole przy samej trasie E91, tak zwana stara jedynka. Także idealne dla takich rzeczy jak poletka. Dobra. Wysypujemy PX-a. Wysypujemy PT242 i PT242. Mamy dwa przejazdy. Czyli w to mi z powrotem. Teraz PT242. Idzie to naprawdę dość ładnie, może mogło być troszkę suszej, ale tylko troszkę suszej. Jest susza ogólnie, ten jeden deszczyk trochę pomógł, wiesz, się warstwę namoczył, ale ogólnie w dalszym ciągu jest sucho. Ale trzeba z tego korzystać, wydaje, i nawet jest troszkę bardziej wygodno. To te schody powinny być trochę lepsze, byle nie przyszedł jakiś duży deszcz, tego nie sklepał. Jak nie sklepie, to schody na pewno będą dobre przy takim zasiebie. Po tym siewniku, poza tym schody są naprawdę fajne. Tej pole już akurat na tym kawałku kilka dni po gruberze leży i widzę, że fajnie, bo kolejne samosiewy zbóż powschodziły, teraz je zniszczymy i ta presja przy schodach rzepaku będzie mniejsza. Dzisiaj na tych polach, gdzie sieję po zbożu, a nie ma ich dużo, bo tutaj będą niecałe 4 hektary, 3,90 bodajże tego pola jest, będziemy robić doglebówkę, moją mieszaninę, a na polach, gdzie jest po faceli bezorkowo, będziemy robić metazachlor z nawigatorem, z tego względu, że ta mieszanka troszkę działa na tą facelię i ją hamuje, a doglebówki z doglebówkami facelia nie robi sobie większego problemu. Gdybym miał czystą szybę, było to ładnie widać. No. Przerzucamy znacznik. Coś nie mogę się dzisiaj wysłowić. Pierwszy raz ogólnie sieje to pole w tą stronę. Zawsze było w tamtą sianę, żeby nie wychodziło z klina. Ale tutaj na potrzeby poletek postanowiłem, że trzeba zasiać w tą stronę, żeby te odmiany były frontem do drogi. Tam na końcu mi trochę klina wyjdzie, no ale będzie trzeba to jakoś przeboleć. No i tak to idzie. Nic ciekawego chyba tutaj nie ma. Nadzwyczajnego. Tyle, że w tych poletkach trochę trzeba się namęczyć. Rozplanować to dobrze na polu, żeby się te odmiany zmieściły. Bo też chciałem, żeby wszystkie odmiany były w 4 przejazdach. No ale się okazało, że brakuje mi 20 metrów pola. No i było trzeba to jakoś mądrze podzielić. Tak, żeby każda odmiana miała trochę miejsca do zaprezentowania się. I miejmy nadzieję, że dobrze wymierzyłem i to na końcu wyjdzie. Jestem z powrotem, poletka prawie zasiane. Teraz dosiewamy, czekajcie, raz, dwa, trzy. Siejemy tylko ścieżki. Ścieżki siejemy, tak zwane kontrole to będą. I też nie chciałem, żeby na poletkach mieć ścieżki, żeby nie wpływały w żadnym stopniu na plon, jaki będziemy mieli. I dlatego ścieżki siane są jedną odmianą na całości i na samym końcu. Tylko poznaczałem sobie, gdzie te ścieżki są. No, ciągnik to ma ciężko, tu jest glinka. No i siejemy. Siejemy ścieżki PX128, czyli półkarłowcem. Postanowiłem kontrolę zrobić półkarłowcem, dlatego że na ścieżkach będzie trochę niższy i też będzie mniej problemów właśnie z zabiegami. Nie będziemy go wnieść na końcu, jakbyśmy robili jakąś desykację czy tam zabieg na płatek. To tutaj też nie będzie nam się jakieś znacząco niszczył, a to taki dodatkowy plus, skoro już czymś tą kontrolę robić musimy.
rzepaki są zasiane na około 2 hektarach te poletka, z czego ostatnia odmiana ma pewnie ponad 0,5 hektara, bo po prostu już jak była ostatnia, to już się potem dalej nie bawiłem, tylko dokąd miałem ją w siewniku, to ją siałem. Taka odmiana, która jeszcze nie jest zarejestrowana w Polsce, która nawet chyba nie jest w badaniach rozpoznawczych. Także zobaczymy, jaki tam będzie potencjał. Miała dość grube ziarna, bo masa 1000 była około 7, czyli jednostka ważyłaby ponad 10 kg, około 10,5 kg. Dobra, to by było chyba na tyle z dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik będzie się podobał. A ja co? Ja sieję dalej. Dzisiaj jeszcze dalej u siebie. Już tak bez poletek normalnie, będzie trochę łatwiej. No i potem jeszcze trochę na usługach. Także co? Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.